W takim systemie się wolność najlepiej realizuje, ale chciałbym spytać, czy właśnie jest tak, że są jakieś aspekty wolności i demokracji, których pani by się bała, czy pani osobiście, czy pani partia jakby nie popiera, czy się obawia, czy chce zdefiniować, do czego ta wolność i do czego ta demokracja? Rzeczywiście, kiedy mówimy o demokracji, bardzo często słyszymy takie słowa, że demokracja to są rządy większości. Tylko demokracja to są rządy większości przy poszanowaniu praw mniejszości. I żeby te prawa były rzeczywiście przestrzegane, służy temu szereg reguł, które obowiązują i które powinny być stosowane, a które od właściwie 2 lat nie są stosowane. I widzieliśmy to jakby wielokrotnie. Oprócz tego ataku PiS-u na instytucje demokratyczne, na Trybunał Konstytucyjny, teraz na wymiar sprawiedliwości, jakby nie dostrzegano i czasem jakby spychano na taki margines to, że jeszcze atakowano bardzo mocno procedurę chociażby stanowienia prawa. Takiego prawa, które powinno być stanowione, przecież za chwileczkę będzie nas obowiązywało, nas wszystkich, obywateli całego państwa i które powinno być stanowione w sposób transparentny, jasny, przejrzysty. A tak nie było. Ustawy, które były wrzucane w środku nocy, bez poszanowania regulaminu, komisje zwoływane na ostatnią chwilę, jakieś prace toczące się w nocy, w ekspresowym tempie. Ostatnia ustawa o Sądzie Najwyższym, która przecież właściwie przeszła przez polski parlament naprawdę bardzo szybko. Ja nie wiem, czy państwo pamiętacie, ale ta pierwsza ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, która przecież wyciągnęła tuż przed świętami Bożego Narodzenia, tysiące ludzi na ulicy, to była ustawa, która przeszła właściwie w 72 godziny przez polski parlament. To jest złamanie także pewnych konstytucyjnych zasad, które właśnie nam, obywatelom, gwarantują nasze prawa. Czyli tą wiedzę o tym, jakie prawo jest stanowione i jakie prawo za chwileczkę będzie nas obowiązywało. I w tym momencie jesteśmy w takim momencie, w którym te pytania o tą transparentność stanowienia prawa bardzo do nas wracają ze zdwojoną siłą. Prezydent, jesteśmy miesiąc po protestach dotyczących 3 ustaw, które właściwie niszczyły niezależność polskiego wymiaru sprawiedliwości. 2 z tych ustaw zostały zawetowane. Prezydent obiecał, że pojawią się 2 ustawy wypracowane przez niego i nie wiemy nic. Dochodzą do nas kolejne informacje o tym, że jakieś prace się toczą, ale kto te prace prowadzi, pod czyim przewodnictwem, z kim te ustawy są wypracowywane. Ja od samego początku jakby ponawiam apel o to, żeby te prace były prowadzone jak najbardziej transparentnie, bo to jest nasze prawo. To prawo za chwileczkę nas będzie obowiązywało, będzie gwarantowało naprawdę szereg naszych praw i wolności obywatelskich, bo niezależne sądy są właśnie tą gwarancją i niezależnych wyborów, i wolnych mediów, jakby tysiące ważnych spraw dla nas. Więc od samego początku apelowaliśmy o to, żeby te prace były prowadzone w sposób jak najbardziej transparentny i przejrzysty. I apelowaliśmy do prezydenta, żeby się nie bał obywateli. Nie bał się, żeby skonsultował te ustawy, przegadał je z ludźmi, z organizacjami, nie wiem, sędziowskimi, samorządem adwokackim, radcowskim, tymi wszystkimi ludźmi, których ta ustawa będzie także, będą przez nich stosowane. Ten apel nie spotkał się z żadną reakcją. Wczoraj został ponowiony przez szereg stowarzyszeń, prawie 20. Został napisany właśnie taki apel przez Stowarzyszenie Sędziów Justicja, pod którym podpisało się szereg organizacji pozarządowych. Właśnie o to, aby prace nad tymi ustawami były prowadzone w sposób jak najbardziej transparentny i przejrzysty. I ten apel trzeba cały czas ponawiać, właśnie po to, żebyśmy mieli zagwarantowane nasze prawa i wolności jak najbardziej. Rzeczywiście przed nami jakby w ogóle spotkanie to dzisiejsze, łączące się z rocznicą podpisania porozumień sierpniowych i ta scheda Solidarności, to jest z jednej strony scheda, która dotyczy rzeczywiście takich wartości jak wolność, na której straży stoją niezależne sądy, ale to są też także szereg postulatów związanych, bardzo konkretnych postulatów związanych z zabezpieczeniem jakości życia dotyczących
opieki zdrowotnej, prawa do urlopu macierzyńskiego. I kiedy mówimy o tych tematach, to widzimy, że one są w dalszym ciągu aktualne. Więc ta scheda i to zobowiązanie, które zostało zostawione przez osoby, które walczyły o wolną i demokratyczną Polskę, to są z jednej strony postulaty dotyczące, tak jak powiedziałam, demokracji, praworządności i wolności, ale z drugiej strony zabezpieczenia podstawowych praw obywatelskich i one, takich dotyczących bytu, i one są w dalszym ciągu aktualne. I tutaj bardzo ważne pozostaje to, taki apel dotyczący tego, żeby te postulaty były realizowane w bardzo dużym właśnie duchu odpowiedzialności. I to jest to ograniczenie, że pewne rozwiązania nie mogą być tworzone tylko i wyłącznie po to, aby zdobyć poparcie społeczne, zdobyć poparcie w sondażach. Rozwiązanie dotyczące zabezpieczenia wsparcia polskich rodzin muszą być tworzone z myślą o przyszłych pokoleniach, a nie tylko z myślą o przyszłych wyborach. I to jest jedno z tych ograniczeń, które my jako Nowoczesna właśnie sobie stawiamy, będąc właśnie taką partią liberalną, ale jednak stawiając sobie za cel bycie na tej polskiej scenie politycznej taką kotwicą rozsądku, uczciwości i poczucia odpowiedzialności. Dziękuję, ale do tego trochę jeszcze precyzujące pytanie, bo odwołała się Pani bardzo dobrze, bo to właściwy czas i właściwe miejsce, do 21 postulatów gdańskich, ale ma Pani świadomość, że nie wszystkie z tych postulatów, ja nie mówię o tam bardzo szczegółowych związanych z systemem słusznie minionym, prawda, no bo to oczywiście, że to nie ma sensu, ale jakby nie wszystkie z różną wrażliwością zostały w wolnej Polsce po 89 roku zrealizowane. Czy wy próbujecie jakby z tego wyciągać wnioski, że jest taka sfera, nie oszukujmy się, przede wszystkim szeroko pojęta sfera socjalna, nie tylko w kwestii odpowiedzialności za przyszłe pokolenia, bo również żyjących tych ludzi tu i teraz, a nie tylko tych za 10 czy za 20 lat. Czy jako liberałowie, również ekonomiczni, macie jakby świadomość, że tutaj jakiś kompromis z taką czystą teorią liberalną jest konieczny? Tak, zdecydowanie. Znaczy dostrzegamy to, że część z tych postulatów w ogóle jakby nie została zrealizowana. W dalszym ciągu czeka na realizację. Ja myślę, że takim tematem, który rozpala debatę publiczną od jakiegoś czasu, jest właśnie kwestia chociażby wsparcia polskich rodzin, które potrzebują wsparcia. I mamy w tym momencie zaproponowany przez PiS-owski rząd program chociażby 500+. I jest to program w mojej ocenie właśnie bardzo niesprawiedliwy. Program, który daje, nie daje wsparcia samotnie wychowującej jedno dziecko matce, która zarabia około 1600 zł, a daje to wsparcie prezesowi firmy, który zarabia kilkadziesiąt tysięcy złotych każdego miesiąca i ma dwójkę dzieci. I dla mnie propozycja pana Dudy, szefa Związku Zawodowego Solidarność, aby wpisać to rozwiązanie do konstytucji, jest nie do zaakceptowania. Jest to tak niesprawiedliwe, niesprawiedliwe rozwiązanie, że ja powiem szczerze, że prędzej widzę to rozwiązanie wpisane nie do konstytucji, ale do Księgi Rekordów Guinnessa w zakładce najbardziej rażąca niesprawiedliwość społeczna. I my jako Nowoczesna, mając świadomość tego, że polskie rodziny potrzebują wsparcia, zaproponowaliśmy konkretne rozwiązania. Przedstawiliśmy nasz program Aktywna Rodzina, który jest programem właśnie sprawiedliwym, trafia do każdego dziecka, jest ulgą podatkową w wysokości 3000 zł wypłacaną na każde dziecko. Jest programem tańszym o 7 miliardów złotych i nie dezaktywizującym zawodowo. Więc jakby w poczuciu odpowiedzialności za przyszłe pokolenia, myślenie o rozwiązaniach, które powinny także cechować państwo, które musi dbać o to, żeby zachęcać każdego obywatela do pracy i do aktywności zawodowej. I nie może być tak, że państwo tworzy rozwiązania, które dezaktywizują obywateli. I naprawdę nie na zasadzie jakiejś uprzejmości czy jakby miłego gestu w stosunku do kobiet, tylko wychodząc z takiego racjonalnego punktu widzenia, że każdy pracujący obywatel to jest jakby większe, szybciej rozwijające się, wzrastające PKB, większe pieniądze, które potem można przeznaczyć na opiekę zdrowotną, na edukację. I wychodząc właśnie z takiego bardzo odpowiedzialnego punktu widzenia, zaprezentowaliśmy nasze rozwiązania, bardzo konkretne, w tym newralgicznym temacie, nie bojąc się jakby wejść w trudną debatę, debatę, która od wielu miesięcy jest kształtowana przez taką scenkę z
którą znamy wszyscy z ucha prezesa, jak przychodzi jeden z oczekujących i ile mi dasz, a ile masz. Znaczy, my w ogóle jakby nie przystępujemy do tej licytacji. Ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy jako Nowoczesna przystąpili do licytacji i oferowali więcej. To nie jest program Aktywna Rodzina. No, znaczy na marginesie tylko, bo to byłby temat na osobny panel, ale powiem, że bardzo ważnym pytaniem jest, na ile demokracja ta w realu, powiedziałbym, ze swoimi aktami wyborczymi jest racjonalna, jeżeli pani odwołuje się do racjonalizmu. To jest spory problem i myślę, że w sporym stopniu zwycięstwo PiS-u polegało na tym, że wyczuł pewną, właśnie powiedziałbym, kompletną nieracjonalność. Prawda? Bo już nie chcę tylko mówić o takiej prostej demagogii, bo to nie jest tylko kwestia demagogii. Ale jak mówię, to tylko zaznaczam to na osobny temat. Ja bym teraz, omijając na chwilę Magdę, chciał poprosić pana, żeby było tak, mężczyzna, kobieta, może nie wiem, czy państwo zauważyli, jak parytet jest dochowywany. W panelu politycznym, który będzie o 15.30, jest też idealny, nawet chyba z przewagą jednej kobiety po prostu. To cześć i chwała pomorskiemu kodowi za dopilnowanie tego, muszę powiedzieć, bo o tym się często zapomina. Panie Robercie, ja chcę wrócić jakby do początku. Ta wolność i demokracja z punktu widzenia samorządowców. Jakie ona, bo znaczy ona oczywiście daje jakieś możliwości, daje, myślę, fan w ogóle, prawda? Jakoś frajdę, ale tak naprawdę pewnie też czymś przeszkadza. Pan redaktor ma szczęście, że zachował ten parytet, bo ja mam taką tradycję, że kiedy kobiety są pomijane w panelach, to wychodzę z takiego panelu, więc tym razem nie ma takiej sytuacji. Bardzo dziękuję organizatorom za to. Zanim odpowiem na pana pytanie, to czy ja mogę mieć prośbę? Czy chciałbym państwa poprosić, żebyśmy najmożliwie wielkimi brawami podziękowali tym, którzy dzisiaj są tutaj na sali, dzięki którym o demokracji i wolności możemy rozmawiać. Bohaterom i bohaterkom porozumień sierpniowych, którzy mieli odwagę stanąć te 37 lat temu przeciwko komunistycznej władzy i walczyć o to, z czego dzisiaj korzystamy. Ale nie tylko tym, którzy są dzisiaj tutaj w namiocie, którzy są dzisiaj i będą z nami świętowali po tej stronie, która się dzisiaj tutaj spotyka, ale także dla tych, którzy dzisiaj są po drugiej stronie, ale im też zawdzięczamy tę wolność. Czy możemy im podziękować brawami, im wszystkim? Dziękuję bardzo. Panie profesorze, to też dla pana brawa. To też były brawa dla pana profesora, który tutaj na scenie jest symbolem tych ludzi. To ważny gest, szczególnie, że rozmawiamy dzisiaj o solidarności. A tej solidarności, nie tej takiej pisanej przez duże S, tej, którą mamy na co dzień na sztandarach, na flagach, ale takiej solidarności dnia codziennego bardzo nam brakuje. Mamy jej ogromny deficyt i myślę, że warto dzisiaj tę solidarność pokazywać, nawet jeśli wydaje się, że te podziały, które są w naszym społeczeństwie, ja mam wrażenie, że przede wszystkim podziały polityczne, mniej podziały społeczne w sensie tych obozów wrogich, że w nas jest siła, że można je zakopać pewnego dnia albo niwelować je. Ja jestem samorządowcem. Ja nie jestem tak mądry jak pan profesor i nie zrobiłbym państwu takiego wykładu mądrego jak pan profesor, którego podziwiam i mimo, że politycznie jest konserwatystą, ja jestem trochę z drugiej strony, jak państwo widzicie, trochę nas dzieli, ale łączy mnie podziw dla takich osób jak pan profesor, ale ja jestem samorządowcem, ja jestem cholernie praktyczny i muszę być praktyczny i wiem, że demokracja w praktyce się po prostu opłaca i wiem, że wolność w praktyce, ta wolność dnia codziennego i ta demokracja dnia codziennego po prostu nam się opłaca. I ja widzę, kiedy miasto kwitnie, kiedy tą władzą, solidarnością, wolnością dzielę się z obywatelami i obywatelkami mojego miasta.
I widzę, kiedy miasto umiera, i widzę, jak ludzie reagują, kiedy w mieście samorządowcy uciekają od mieszkańców, kiedy się boją tych mieszkańców, kiedy barierkami oddzielają się od ludzi, bo boją się nawiązać z nimi dialog. I taka wolność i taka demokracja jest mi najbliższa. Ubolewam jednak nad tym, że niestety niewiele zrobiliśmy przez te lata wolności i demokracji, żeby zarazić ludzi demokracją i wolnością. Bardzo wielu z nas i bardzo wiele z nas nie zdaje sobie sprawy, że z demokracją i z wolnością jest tak jak z powietrzem. Że kiedy je mamy, to tego nie zauważamy. Ale kiedy brakuje nam jej, to niestety zaczynamy się dusić. I bardzo wiele osób dzisiaj nie czuje, że się dusi. Dlaczego nie czują, że się duszą? Dlatego, że niewiele zrobiliśmy, żeby ich do tego przekonać, że wartością jest demokracja i wolność. Że jak ich nie będzie, to się udusimy. Że nam ich zabraknie. Także w takich praktycznych sprawach. Że po prostu, jak nie będziemy żyli w demokratycznym państwie, to przyjdzie ktoś, kto będzie fałszował nam wybory. I nie wybierzemy sobie tego ulubionego prezydenta. Czy nie przeprowadzimy referendum, które będzie sprawiedliwe i będzie fair. Nie zdecydujemy w budżecie partycypacyjnym więcej o tym, jak ma wyglądać ścieżka, bo zdecyduje za nas ktoś inny. To są takie codzienne sprawy, które są ważne. I bardzo wiele osób dzisiaj, ja się nie dziwię, że tak łatwo jest przekonać do 500+. Ja jestem wielkim zwolennikiem 500+. Ja uważam, że jest to program godnościowy. Godności, którym bardzo wielu brakowało. Ja to widziałem w praktyce. Szanowni Państwo, pewnie Państwo też widzieliście ludzi, którym nie wystarczało do pierwszego. Którzy żyją w mieszkaniach komunalnych, gdzie jest grzyb na ścianach. Tacy ludzie, kiedy brakuje im do pierwszego, kiedy jest grzyb na ścianach, oni naprawdę mają dużo, bardzo wiele innych problemów, które każdego dnia zaprzątają im głowę i ciężko ich oderwać od tych problemów, mówiąc im o demokracji, bo oni nie widzą tutaj paraleli, oni nie widzą tutaj znaku równości, chociaż ten znak równości oczywiście jest, my to tutaj widzimy. Ale trzeba ich przekonać do tego, że to jest ważne. Jak przekonać? Konsekwentnie realizując takie państwo, taką wizję państwa, które będzie sprawiedliwe i solidarne społecznie. Inaczej się nie da. I ja chętnie oczywiście słucham takich debat, że 500+ to wypaczenie i tak dalej, i tak dalej. Ale ja nie słyszałem, żeby głowy naszych polityków do tej pory rozpalały dyskusję o tym, jakim to wypaczeniem jest, że prezes w firmie zarabia 300-krotnie więcej od pracownika. Że budujemy wielkie stadiony i autostrady, wielkie lotniska, które stoją puste i pozamykane, z których nikt nie korzysta, jest to takie niedaleko lotnisko, i że to jest wielkie marnotrawstwo, a ludzie nie mają gdzie mieszkać, nie mają co do garnka włożyć. To powinno rozpalać umysły polityków. Nie rozpala. Wiecie Państwo dlaczego? Że bieda jest transparentna i powszechna. Że ona nie budzi takich emocji. Ona nie jest tak widowiskowa jak wybudowanie lotniska czy danie 500+. Bieda niestety nam spowszedniała i ubóstwo, i wykluczenie, i nierówności. Ja nierównościami zajmuję się od wielu, wielu lat. I wiem, że nie będzie demokracji i wolności bez tych wszystkich wartości, o których mówił pan profesor czy moja koleżanka wcześniej. Ale niewiele zrobiliśmy też. Że mówiąc o tym, że demokracja to rządy większości przy poszanowaniu rządów mniejszości, żeby te mniejszości naprawdę czuły się, że żyją w demokratycznym państwie. Dlaczego dzisiaj kobiety muszą zbierać podpisy w komitecie Ratujmy Kobiety? Nie dlatego, że politycy do tej pory stworzyli im cieplarniane warunki i zagwarantowali równość praw, ale dlatego, że to piekło kobiet trwa już od bardzo wielu lat. Że one dzisiaj wychodzą na ulicę, że dzisiaj naprawdę czują się dociśnięte i dociśnięci, bo jest tam bardzo wielu mężczyzn. Ale niewiele zrobiliśmy, żeby to piekło kobiet odrobinę chociaż zmniejszyć. I dlatego dzisiaj populistom tak łatwo jest też omamić nas, tak łatwo też podzielić społeczeństwo, bo rachunek krzywd niestety nadal nie jest zapłacony, nadal nie jest wyrównany. I musimy o tym pamiętać. Cieszę się, że jesteśmy solidarni. Chciałbym Państwu za to podziękować, bo ta solidarność jest bardzo ważna. Ale pamiętajcie Państwo, że my się rozjedziemy za chwilę
I zadanie nasze nie jest zakończone. Jak pojedziemy do Słupska, do Lublina, do Koszalina, do... Jesteście Państwo pewnie z całej Polski tutaj, ale mamy pewien obowiązek społeczny. Różnimy się poglądami z tą drugą stroną. Ale naszym zadaniem jest wyciąganie ręki. Życzliwość. Ja byłem pytany dzisiaj, bo ktoś na tablicy napisał, że pragnie normalności. Szanowni Państwo, nas stać na bardzo wiele. Zobaczcie, jak my wyglądamy dzisiaj. Przyjechaliśmy tutaj pewnie fajnymi samochodami, część z Państwa przyjechała Pendolino. Większość z nas stać, że nie umieramy z głodu. Ale bardzo mało wartości, które są za darmo, a wydają się dzisiaj towarem deficytowym, które mogą zmienić ten kraj. Bardzo mało w nas jest dialogu, życzliwości, solidarności, uśmiechu do drugiego człowieka. Wiecie Państwo, że jak ja przechodzę obok pani profesor Powodzia, zawsze się do niej uśmiecham? Nie, ona krzyczy do mnie. Ona nie lubi tego. Ona krzyczy na mnie. Ona krzyczy na mnie, że mam się nie zbliżać. Ona mnie traktuje jak diabła. Ale ja wierzę, że pewnego dnia ona ulegnie i miłość zwycięży. Panie Robercie, ale ja jeszcze jedno, znaczy to taka tylko uwaga na marginesie, że tak sobie pomyślałem, jak pan mówił o biedzie, że być może niestety w wolnej Polsce po 89 roku bardzo dobrze zrealizowano jeden rodzaj wolności, to jest wolność do bycia biednym. Łącznie z tym, że pamiętajmy, że to miało swój background liberalny, nie piję tu do Nowoczesnej, bo mówię o liberałach, że tak powiem, neoliberałach sprzed jeszcze powstania tej partii, którzy mówili, człowiek kowalem własnego losu, jak się komuś nie chce, to będzie biedny, bo jak się chce, i tak dalej, i tak dalej. Ta cała ideologia, prawda, trzeba dawać wędkę, a nie rybę, z tym, że akurat niestety jest tak, że mam wędkę, ale nie mam akwenu wodnego, w którym mogę coś łowić. Więc tu nawiązuję też właśnie do tych 21 postulatów, bo to oczywiście też gdzieś w tym obszarze się poprzestawało. I pamiętajmy, nie oszukujmy się, jest wspaniałe, że robotnicy razem z światem polskiej inteligencji wystąpili o demokrację i o wolność, ale występowali też przede wszystkim o szereg podstawowych, socjalnych postulatów. To było jednak absolutna podstawa i fundament sierpniowego buntu, jak również poprzednich polskich buntów przecież. Magda, teraz do ciebie. Zdaję sobie sprawę z tego, że masz inną perspektywę, bo nie jesteś działaczką polityczną, nie jesteś samorządowcem, nie jesteś profesorem. Jeszcze. Ja tu usiadłam cały czas, mam poczucie, że powinnam z Państwem siedzieć absolutnie po drugiej stronie. Bardzo dziękuję za to zaproszenie, natomiast ta rozmowa po wykładzie pana profesora absolutnie mi uświadomiła, że nam być po drugiej stronie no jeszcze. No dobrze, ale przyjmijmy, że zostałaś wydelegowana przez publiczność, wiesz? Tak. Ale mi o to chodzi. Wiem jednak, że od samego początku działasz w KODzie, że włożyłaś gigantyczny wysiłek w stworzenie struktur, dużych, mocnych struktur kodowskich na Pomorzu Zachodnim, a potem również w całej Polsce, to też jest, to jest klasyczne, praktyczne doświadczenie demokracji. W związku z tym jakby masz kapitał wielki i skądinąd wiem, że on jest i pozytywny, i negatywny, tak? To znaczy też napatrzyłaś się na bardzo wiele różnych rzeczy. Nie mówię o tym, co KOD otacza, tak? O atakach i tak dalej, i tak dalej. To jakby mniejsze o to. To atakowani, myślę, na różne sposoby są wszyscy Państwo, którzy tutaj razem z Tobą siedzą w składzie tego panelu. Ale czy Ty jako właśnie taki praktyk do bólu, praktyk demokracji absolutnie oddolnej i spontanicznej, coś możesz powiedzieć, czego się, jakbyś próbowała zdefiniować demokrację, żeby ona nie niosła nie tylko tej skali ogólnopolskiej, tylko właśnie stowarzyszeniowej, oddolnej, jakichś niebezpieczeństw, jakie niesie, żeby to było sprawniejsze, lepsze, mądrzejsze? To bardzo trudne jest pytanie. Ja na chwilę tak odpłynę, jak pozwolisz, Jacek, bo faktycznie siedzę między doświadczonymi działaczami, politykami, samorządowcami, profesorami i tak dalej, a jak tego słucham, cały czas przychodzi mi do głowy takie jedno pytanie. Co się takiego wydarzyło w Polsce, że ja musiałam to robić przez 2 lata, Jacek? I właściwie to jest taka myśl, która mi cały czas przyświeca, jak ja tego słucham, bo dziękujemy tutaj ludziom, tak, którzy o tą wolność dla nas walczyli,
ciężka praca 20 kilku lat, wielu ludzi, wielu pokoleń, naszych rodziców, moich rodziców, nagle się okazuje, że w 2015 roku w Polsce potrzebny jest kot. I ja bym poszła jakby w tym trochę kierunku w tej dyskusji, bo ja mam wrażenie, że wszyscy się zgadzamy co do tego, czym jest dla nas demokracja. Wszyscy się zgadzamy z tym, że nie zgadzamy się z definicją, którą podałeś. Ja sobie przypominam, że to minister Waszczykowski powiedział, że jedyną normalną demokrację, że my chcemy normalnej demokracji. On tam właśnie zestawił ze sobą jedną demokrację, jak ty nazwałeś przymiotnikową, drugą liberalną, czyli tą całą złą, okropną, która wszystko, co złe z Zachodu do Polski przynosi, bo to nie jest tylko kwestia językowa, ale też propagandy, takiej świadomej propagandy, którą PiS stosuje, żeby nam zobrzydzić te wartości, o które my walczymy. I się pogubiłam, bo chciałam powiedzieć coś zupełnie innego. Natomiast myślę, że właśnie to jest bardzo ważne pytanie, co się takiego w Polsce wydarzyło, jakie bezpieczniki nie zadziałały, czego nie zrobiliśmy. I to nie jest chyba tylko, wiecie, kwestia spraw gospodarczych, z całym szacunkiem dla liberałów i tak też czuję się trochę pośrodku, a ja w ogóle jestem też pośrodku bardzo. Także może to jest dobra pozycja między Robertem a Kamilą z Nowoczesnej, bo ja jestem takim trochę człowiekiem środka tutaj. Natomiast nie jestem człowiekiem środka, jeśli chodzi o przestrzeganie prawa i o to wszystko, czym kot się zajmuje. I gdzieś na tym bym się skupiła, co się takiego stało przez 20 kilka lat, że w demokracji, bo przecież mamy demokrację, nie mamy demokracji, tylko mamy terrorystów. No tak się stało, że w systemie demokratycznym rządzą nami dzisiaj tak naprawdę terroryści. To już nie jest demokracja, to nie ma, dla mnie to nie ma już nic wspólnego z demokracją. I mam wrażenie, że to jest takie... Może to jest takie właśnie znamienne, żeby sobie ten czas przeanalizować i to właśnie politycy powinni się nad tym zastanowić, co takiego się działo w Polsce przez te wszystkie lata, że teraz ludzie, obywatele, zamiast siedzieć w domach i tą demokracją się cieszyć i zastanawiać się nad swoim życiem i jeździć z dziećmi na wakacje, muszą siedzieć i o Polsce w taki sposób rozmawiać i zastanawiać się, jak sobie poradzić z PiS-em. I gdzieś myślę, że chyba to jest powinien być najważniejszy temat tych dyskusji, bo my sobie możemy poukładać różne rzeczy, możemy się sprzeczać, nie zgadzać, możemy dyskutować na jakimś poziomie akademickim, ja do tej dyskusji się nie bardzo nadaję. Natomiast wydarzyło się coś tak złego, że państwo tutaj dzisiaj jesteście i że musimy na ten temat rozmawiać. I ja o tyle nie lubię debat, tak samo jak różnych koalicji politycznych, że one się zazwyczaj niczym nie kończą, wiecie, i też odczuwam taki dyskomfort. My sobie siedzimy, rozmawiamy, jest fajnie, towarzystwo, spotykamy się. Potem wszyscy idziemy do domu. Ja nie wiem, czy z tego są jakieś wnioski, czy to się na coś przekłada. Czy my z tych debat wychodzimy mądrzejsi? No dlatego ja może zdecydowanie bardziej wolę słuchać, żeby coś zrozumieć, niż sama mówić. Bo ja wiem, że to jest taki czas, że kot jest w Polsce bardzo potrzebny. I jakby to chciałabym powiedzieć, to jest też mój apel do polityków, którzy też tutaj z nami są, bo kot przez te 2 lata borykał się z różnymi problemami. Też powiem to śmiało, trochę z tym, że staliśmy się dla partii politycznych konkurencją. I to mnie bardzo niepokoi, bo właśnie to partiom powinno na tym zależeć, żeby taki ruch społeczny jak KOT w Polsce był, bo my mamy pewne narzędzia i prawa, których wy nie macie, bo w tej polityce jesteście trochę zamknięci, macie inne cele. Mamy inne cele i to jest już jakby czwarty wątek, ale trochę mam też takie poczucie, że Polska, wybaczcie mi państwo, że to powiem, że myśmy sobie trochę na PiS zasłużyli. Wiesz, Jacku, to jest moje doświadczenie z 2 lat pracy w KOD-zie. Nawet samo bycie, wiecie, wewnątrz KOD-u, bo można KOD potraktować jako taki trochę przypadek kliniczny. Myśmy sobie coś 2 lata budowali i zdawałoby się, też przyszli tam tylko ludzie, którzy wiedzą, o co walczą, którzy niosą na sztandarach te wszystkie wartości, o które walczymy. A okazuje się, że nawet praca w KOD-zie z tymi ludźmi jest tak trudna, że ja sama widzę, jak my się dużo musimy nauczyć, jak strasznie nam brakuje edukacji, wiedzy, że to wszystko gdzieś po prostu położyliśmy po drodze, bo w KOD-zie też brakuje demokracji, bo my w KOD-zie nie radzimy sobie, tak, z pewnymi rzeczami, gdzieś sami między sobą wchodzimy w dialog i na tym przykładzie jakby wiele się uczymy i wiele doświadczamy. Widzę, jak Polska jest nieprzygotowana do debaty na wiele tematów po tym, jak na przykład, powiem wam, to jest takie trochę odsłonięcie kodowej kuchni. My czasem rozmawiamy o tematach, którymi będziemy się zajmować i dzieje się tak, że jak zaczynamy rozmawiać o temacie uchodźców, to się robi taki w KOD-zie. Czasem się czuję już trochę w KOD-zie, też warto o tym mówić transparentnie, jak w partii, a nie jestem w partii. My się zastanawiamy nad różnymi rzeczami, czy to jest poprawne, jak nasi członkowie zareagują na to, jak będziemy na takie tematy rozmawiać. No, jeśli nam się, słuchajcie, nie uda w KOD-zie, jak my sobie z tym nie poradzimy,
to politycy nigdy za nas tego nie zrobią. Znaczy olbrzymią rolą KOD-u jest właśnie to, że my musimy mieć śmiałość, odwagę robić to wszystko, czego partie robić nie mogą. My musimy być płaszczyzną tych debat, my musimy tych polityków naciskać, przepytywać, tak? Nie tylko z nimi być z różnych okazji na scenach i podawać sobie rękę. Stąd może czasem takie moje wypowiedzi, które polityków drażnią, ale tak, ja stoję dokładnie na takim stanowisku, że my nawet tych polityków musimy teraz trochę nauczyć i powiedzieć, czego nam zabrakło. I słuchajcie, co się stało, że my musimy w KOD-zie robić teraz tyle rzeczy, faktycznie tysiące ludzi takim kosztem i tak dalej. Więc ja myślę, że to jest kwestia tego, że te rozmowy się niczym nie kończą. Rozmawiamy sobie, rozmawiamy. Ja słucham, znaczy jakby też poziom debaty politycznej przez ostatnie kilka lat mnie załamywał, bo nie wiem, czy wy tak mieliście, ale ja miałam takie poczucie, że w Polsce nie rozmawia się o rzeczach ważnych dla Polaków. W Polsce się rozmawia o tym, czy Platformie się uda uderzyć w PiS, czy PiSowi się uda w Platformie, jak tam te sondaże, kto kogo obraził, czy Platforma dobrze nastraszyła nas, żebyśmy nie głosowali na PiS i tak dalej. Ja nie chcę jakby nikogo urazić, bo wiem, że mnóstwo też poważnych innych rozmów gdzieś tam się w Polsce odbywa i poważne rzeczy się dzieją. Natomiast ja jako taki człowiek, który sobie włączał telewizor, chodził na różne spotkania i tak dalej, miałam wrażenie, że w tych rozmowach w ogóle nie mówi się o niczym ważnym i nie mówi się tak naprawdę o Polsce, nie mówi się o Polakach. Więc tu też widzę rolę KOD-u, jeśli pytasz, żeby ożywić tą debatę społeczną, ale też ją zaprowadzić na inne tory. Znaczy rozmawiajmy o konkretach, kończmy czymś te rozmowy, stawiajmy sobie jakieś cele i oczekiwania. Nigdy PiS nie przestanie rządzić, jak my nie zrobimy naprawdę ciężkiej pracy wszyscy razem, takiej uczciwej, i nie zaczniemy budować społeczeństwa obywatelskiego. To jest rola KOD-u. Trochę tutaj dzisiaj się dzieje społeczeństwo obywatelskie, ale to jest i tak za mało. To ciągle są takie trochę pozory. Przed nami jest naprawdę ciężka praca, naprawdę partie muszą nam pomagać, naprawdę my tylko możemy zmienić ten kraj. No tak, bo dzieje się źle. No to słuchajcie, że jest KOD, to znaczy, że w Polsce jest źle. Nie, że jest dobrze i fajnie. To tyle chciałam powiedzieć z tym właśnie bardzo dużym naciskiem mojego doświadczenia, że na ten PiS jakby sobie zasłużyliśmy, że może do tej demokracji trochę nie dorośliśmy, że może ktoś nas trochę nie nauczył i to znaczy, że mamy dużą lekcję jako społeczeństwo do odrobienia, poważną lekcję do odrobienia wszyscy razem ze sobą i wcale niepotrzebne nam są koalicje wyborcze, nam są potrzebne takie koalicje, gdzie się zgodzimy na to, że będziemy budować razem jakąś wspólnotę w dialogu, bo patrzcie, jak to trochę jest, że my mówimy, że PiS nie wchodzi w dialog, że to są rządy, prawda, niesłuchania mniejszości. Ja nie mam takiego poczucia, czy my tutaj, w tej naszej opozycji, ja to do tej opozycji nie chcę się zapisywać, ale okej, jestem. Trochę wsadzony jest KOD, tak, bo no, ze względu na pozycję PiSu w Polsce, ale my nawet między sobą nie nauczyliśmy się do tej pory dialogu, porozumienia i jakby wspólnej pracy dla jednego celu. Dlatego uważam, że Polska bez KOD-u przez nas najbliższe kilka lat jest niemożliwa. KOD jest Polsce bardzo potrzebny, z całym szacunkiem dla partii politycznych i moje doświadczenie jest głupio mi tak, bo Robert mówi, ja chodzę, się uśmiecham, ja też się uśmiecham. W KOD jest mnóstwo fantastycznych ludzi, zawarłam mnóstwo przyjaźni, ale tak w ogóle to jestem smutna, a po tych 2 latach bycia w KOD-zie jestem jeszcze smutniejsza i dostrzegam mnóstwo rzeczy, których wcześniej, jak tak mnie nazwałeś tam, nie wiem, śmiertelnikiem, nie politykiem, których widzę tego jeszcze więcej i widzę to w nas. I powiem wam na koniec jeszcze taką jedną rzecz. Ja się polityką w ogóle nigdy nie interesowałam specjalnie. Aha. Może tak być. I miałam takie doświadczenie, tylko to powiem już kończę, w Szczecinie, które mi pokazało, jak jest naprawdę z nami źle. Poprosił mnie kolega, który działa w jakimś innym stowarzyszeniu, Refugees, żebym przyszła i przeczytała w bibliotece, były czytane listy uchodźczyń. Biegłam tak właściwie bez jakiejś większej refleksji, żeby przeczytać tę listę. O, po prostu zostałam poproszona, mam godzinę wolnego czasu, to zrobię. A potem stamtąd wyszłam i rozmawiałam po tym czytaniu listów z naszymi ludźmi z KOD-u, bo zobaczyłam te manifestacje w Szczecinie, kiedy o te prawa walczą te wszystkie stowarzyszenia. I tam przychodzi 10, 20, 30 osób, im są zabierane flagi, tak, oni dostają manto, nikt się nimi nie interesuje, media się nimi nie interesują, bo co to jest za... Po co chodzić i pokazywać manifestacje, na których stoi 10 osób i próbuje mówić o ważnych rzeczach. Tak w Polsce jest, to jest niemedialne, to jest niemodne. No i zaczęłam rozmowę w KOD-zie na ten temat z ludźmi, bo ta manifestacja miała się odbyć tego Stowarzyszenia Refugees za 2 tygodnie, żebyśmy im pomogli. I powiem wam, zainteresowanie było marne. Ludzie się bali podjąć ten temat. To nie jest nasz temat, właśnie uchodźcy to nie jest nasz temat. Wtedy sobie wymyśliłam i nie mam czasu tego zrobić, ale pewnie poprosiłabym
nawet Roberta, tak, żeby mi pomógł. Ja uważam, że czas w Polsce na taką konstruktywną, sensowną, otwartą, odważną debatę o wolności. Tak, ale nie tylko taką, wiecie, trochę debatę, gdzie przyjdzie kilka osób, tak? Fajne medialne wydarzenie, sobie porozmawiamy i czym to się nie kończy. Ciężka robota, wnioski i wdrażanie tego i chciałabym, żeby partie nam w tym pomagały. Zaczęłaś od tego, że co się stało, że kot musiał, był potrzebny w 2015 roku. Ja bym sobie pozwolił na taką, to też jest być może temat na osobną rozmowę, ale jednak na taką smutną refleksję, że być może problem polega na tym, że kot powinien powstać w roku 1990. Że wtedy już powinniśmy zacząć pilnować naszej demokracji, a nie powiedzieć... A myśmy troszkę wtedy po naszych fantastycznych wyborach w 1989 roku pomyśleliśmy, a teraz możemy pójść do swoich spraw, a tutaj politycy zajmą się już resztą. I teraz nie życz w tym, że ci politycy byli źli, bo akurat wtedy jeszcze u władzy były naprawdę różne wspaniałe osoby, tylko że na tym chyba też polega istota demokracji, że nawet najlepsi politycy się zepsują, jeżeli nie są pilnowani. Prosiłbym jeszcze Państwa o taką szybką, bo myślę, że pewnie parę pytań z sali będzie, ale taką jeszcze szybką refleksję. Ja troszkę egoistycznie pod kątem tym, że za dwie godziny będę prowadził z kolei debatę z liderami partii politycznych, więc troszkę to podnik, bo jeżeli nam coś z tego wyjdzie, to od razu to będę miał gotowe pytanie. Czy moglibyście Państwo krótko, tak bez ważenia dokładnego, czy to akurat na pewno najważniejsze powiedzieć. Wyobraźmy sobie taką fantastyczną sytuację, że zmienia się układ rządzący po najbliższych wyborach, tak? I że jeszcze w dodatku jest to zmiana istotna, tak? Bo problem będzie, jak to będzie 51-49, mówiąc umownie, prawda? Kiedy będzie rodzaj pata politycznego. Więc przyjmijmy, że społeczeństwo obywatelskie będzie miało jakiś wpływ na rzeczywistość. Co byście Państwo, stawiając jedną górę, dwa zadania, powiedzieli? Co trzeba zmienić w konstrukcji polskiej demokracji, no i siłą rzeczy polskiej wolności? No bo to jest tak, jeżeli doszło do tego, co doszło, to znaczy, że też jakieś bezpieczniki nie zadziałały, tak? Że gdzieś nie tylko my jako ludzie zawiedliśmy, ale też jakieś instytucje zawiodły, jakieś rozwiązania formalno-prawne być może zawiodły. Ja nie twierdzę, że tak jest. Ale czy jest coś takiego, co moglibyście dzisiaj powiedzieć? Na pewno trzeba zrobić to i to. Bez pretensji, że wyczerpujecie Państwo temat, bo to oczywiście wielki temat. Jedna góra, dwie rzeczy. Panie profesorze. Trochę jestem w ogóle zażenowany tymi oznakami sympatii czy uznania. No, tak się składa, że mieszkałem tutaj w Gdańsku i moim obowiązkiem było uczestniczyć w tych wielkich wydarzenia, które były no, jeszcze przed 80 roku, ale zwłaszcza w 80 roku. Ale ja pozwolę sobie na uwagę polemiczną, bo trochę ta dyskusja się przemienia, rozumiem, w pewne samobiczowanie, że to, co stworzyliśmy do tego 2015 roku, było tak niedoskonałe, że tak łatwo przyszło burzenie tego i zabrakło tych bezpieczników. Otóż moim zdaniem nie mieliśmy idealnej konstytucji, nie mieliśmy idealnych instytucji, które stoją na straży ładu demokratycznego, ale były one zupełnie wystarczające. Gdyby dalej były stosowane reguły prawa, gdyby dalej była szanowana konstytucja, czyli uczestnicy gry politycznej czy rywalizacji politycznej przestrzegali reguł, co do których się umawiali. Rzecz polega na tym, że ugrupowanie, które doszło do władzy, te reguły
na które przysięgali, składając przysięgę poselską czy senatorską, czy składając również przysięgę jako prezydent Rzeczpospolitej czy członkowie rządu, te reguły z zimną krwią w sposób ostentacyjny łamali. A więc sytuacja zmienia się, kiedy no człowiek czy bandzior wchodzi do domu i po prostu go dewastuje. I to nie jest, co w takim razie mogłoby zadziałać i powstrzymać? Silne społeczeństwo obywatelskie. Gdyby na ulice polskich miast nie wyszły dziesiątki tysięcy, ale miliony, ta sprawa bardzo szybko by się skończyła. Nasze nieszczęście, chyba jedno z podstawowych, polega po pierwsze na niskiej jednak obywatelskiej edukacji i poczuciu odpowiedzialności za wielkie słowo, dobro wspólne. I to nie zaczęło się oczywiście w 2015 roku. Wspominamy tutaj rok 89, ale pamiętajcie Państwo, że w tym 89 roku w czerwcu, który jest tym przełomem historycznym, naprawdę na te pierwsze wolne w pełni wybory od 1922 roku, bo tak trzeba liczyć, poszło 62% Polaków. Czyli 1/3 nie uznała tej sprawy za istotną. Z tego punktu startowaliśmy. I to jest oczywiście zaniedbanie partii politycznych i tych, którzy kierowali życiem publicznym, politycznym, ale to jest wysiłek, który nas stale czeka i myślę, że oczywiście w tej chwili budzi się ten ruch i wiele struktur tego społeczeństwa obywatelskiego się uaktywnia, ale ta praca edukacyjna, żeby się poczuć odpowiedzialnym, jest niezwykle ważna. I drugi moment, który tłumaczy, jak łatwo to się stało. Właśnie trochę o tym mówił pan prezydent Biedroń. Żeby mieć poczucie, co się dzieje, trzeba wiedzieć. Trzeba widzieć. Jeśli ludzie widzą, w Sejmie toczy się debata, tłumy wychodzą na ulicę, nikt nie bije, nie rozpędza, właściwie jest wszystko normalne. No, to jeszcze mnie za gardło nie chwycono. Mnie jeszcze osobiście to nie dotknęło. To już dotknęło prokuratora, to już dotknęło oficera, to dotknęło oczywiście pracowników służby cywilnej. Ale to jest dosyć daleko. Mnie, Kowalskiego, kolegę, to jeszcze w ogóle nas to nie dotyczy. A więc tutaj widać te olbrzymie pokłady pracy, która jest do wykonania i tutaj już konstruktywnie. To jest praca nad budową społeczeństwa świadomych obywateli, którzy poczuwają się do odpowiedzialności za Polskę. Wielkie słowo, ale rzeczywiście o to chodzi. To jest zadanie najważniejsze. Nie da się go zadekretować. To jest wielka praca, która jest w tej chwili przed społeczeństwem obywatelskim, przed opozycją, żeby tą bierną, jeszcze nieświadomą część, nie do końca w każdym razie świadomą część obywateli obudzić, póki oczywiście nie będzie za późno. Dziękuję, ale... Jedna uwaga na marginesie, to nie jest w kategoriach samobiczowania się, ale tak jak pan słusznie przypomniał, że te 62, niecałe 63% w 89 roku, co było dla nas wtedy, pamiętam, takim trochę przykrym zaskoczeniem, ale jakby dość szybko przeszliśmy nad tym do porządku dziennego, mówiąc spadek po komunie, tak, spadek po komunie. I miało być lepiej. Tymczasem spadło do 50 na trwałe i się tym nie przejęliśmy.
bo ja już teraz nie mówię, oczywiście bardzo trudno jest mówić, co to znaczy edukować społeczeństwo, ale na przykład stworzyć dobre programy edukacyjne w szkołach można. Istnieją dobre wzorce w Europie, myśmy po te wzorce nie sięgali. Były poszczególne szkoły, poszczególni nauczyciele, fundacje, które się tym zajmowały, ale en bloc, systemowo, nigdy, a to szczerze powiem, niezależnie od dyskusji, ile matematyki, ile polskiego, ile historii, to być może to jest przedmiot podstawowy w dzisiejszej współczesnej szkole, tak? Przedmiot pod tytułem obywatelskość. Warto zauważyć, że rzeczywiście jakby przez ostatnie dwa lata ta praca, jeżeli chodzi o kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, trochę została paradoksalnie przez nas, została wykonana przez PiS. Z jednej strony PiS niszczy instytucje demokratyczne, takie jak Trybunał Konstytucyjny, niezależne sądy, ale z drugiej strony obudził społeczeństwo obywatelskie. Więc jakieś, że tak powiem, osiągnięcie tutaj in plus można zaliczyć. To, na co trzeba zwrócić uwagę, to na ważność w dalszym ciągu słowa solidarność. Solidarność, która jakby no nie może się ograniczać tylko do takiego narzekania, do takiego tylko biernego patrzenia na naszą rzeczywistość, mówienia, że to nie zadziałało, tamto nie zadziałało, wylewania naszych frustracji gdzieś w komentarzach pod postami. Ta solidarność teraz, właśnie w ciągu najbliższych miesięcy, gdzie najprawdopodobniej przyjdzie nam po raz kolejny walczyć o niezależne, wolne od polityków sądy, będzie oznaczała bardzo konkretne i praktyczne działania. Bo ta solidarność będzie oznaczała to, że musimy być solidarni z wszystkimi, którzy wyjdą na ulicę i będą demonstrowali. Ta solidarność będzie oznaczała, że będziemy musieli wesprzeć tych wszystkich, których dotknie ten zły dotyk obecnej władzy. Będziemy musieli wspierać nauczycieli, którzy stracą swoje posady. Będziemy musieli wspierać i patrzeć na ręce władzy, która będzie usuwała w swoim politycznym interesie tylko prezesów sądów, przewodniczących wydziału. Ta solidarność będzie oznaczała okazywanie wsparcia tym, którzy stracą pracę w wyniku źle przeprowadzanych zmian w opiece zdrowotnej. Za chwileczkę poczujemy na własnej skórze, jak działa sieć szpitali wprowadzona w życie. I właśnie to okazywanie sobie solidarności i wsparcia będzie kluczowe, bo obecna władza, zresztą jasno to zapowiada, że dla niej są kluczowe media, właśnie po to, żeby mieć ten środek, którym można zabić w ludziach nadzieję. Przekonać do tego, że ich jest większość, mają wszystko, pieniądze, służby, media, więc po co z nimi walczyć? Jakby nie ma po co. I ta władza będzie chciała to zrobić, zabić w nas nadzieję. A my przez to, żeby pokazując sobie właśnie wsparcie w trudnych sytuacjach, musimy przełamać ten impas. Musimy pokazać, że tych ludzi dobrej woli jest więcej. I proszę mi wierzyć, że jest. Ja jeżdżę po Polsce, spotykam się z ludźmi w różnych miastach i naprawdę ludzi dobrej woli jest w Polsce dużo więcej. Tylko musimy znaleźć takie metody działania, żeby sobie pokazać to, że nas jest naprawdę, nas jest dużo. Ja jeszcze tutaj jakby chciałabym wrócić do tego, co mówiłaś o organizacjach społecznych, które bardzo mocno polaryzowałaś i przeciwstawiałaś partiom politycznym. Ja zanim trafiłam do polityki, działałam społecznie przez całe swoje życie i myślę, że to był ten motor, który mnie właśnie pchnął do działalności politycznej, że bez tego by mnie nie było w polityce. To było bardzo cenne doświadczenie i organizatorskie i nie wyobrażam sobie siebie tak naprawdę bez tego doświadczenia w polityce. I pamiętam też początki Nowoczesnej. My nie chcieliśmy być partią polityczną. Chcieliśmy być, spróbowaliśmy założyć w Polsce stowarzyszenie. Nie udało nam się to. Chcieliśmy być komitetem wyborców popierającym pewne stowarzyszenie, realizującym pewne idee. Ale nie udało nam się zarejestrować tego stowarzyszenia. W ostatniej chwili zdecydowaliśmy się na to, żeby być partią. I dla mnie te kwestie formalne, czy to będzie stowarzyszenie, czy komitet wyborców, czy partia, były wtórne. Dla mnie to, co było najważniejsze, to byli ludzie, których ja spotkałam w Nowoczesnej i spotkałam ludzi, którzy byli świetnie przygotowani do wykonywania swojego mandatu posła, merytorycznie, mieli doświadczenie zawodowe, sprawczość w działaniu, chęć do działania. I to było to, co mnie przekonało tak naprawdę do Nowoczesnej, a nie sam jakby szyld partyjny. I powiem szczerze, że ze smutkiem, rzeczywiście też nawiązując do tego, co mówiłaś, patrzę na te ostatnie dwa lata, gdzie energia tych ludzi była marnowana, bo
nie tylko Żyć, ale także przedstawicieli innych partii. To był czas w jakimś sensie zmarnowany, dlatego że nie pracowaliśmy nad rozwiązaniami, które by pchnęły tą Polskę do przodu. Tylko nasze siły koncentrowaliśmy na tym, żeby walczyć o rzeczy, które wydawały nam się, że będą zawsze oczywiste. Walczyliśmy o standardy demokracji i w tym sensie absolutnie nie można powiedzieć, że to był czas zmarnowany. Chodzi mi po prostu o tą energię, która mogłaby pchnąć Polskę do przodu, a niestety PiS-owski rząd cofa nas o kilkadziesiąt lat właściwie do komuny i przenosi w czasie. Więc to, co przed nami, przed wszystkimi partiami opozycyjnymi, to w mojej ocenie zmiana pewnego jakby formuły działania. Walczyliśmy o demokrację, to było ważne, o najważniejsze jakby instytucje, które gwarantują nam nasze prawa i wolności obywatelskie, ale teraz musimy skoncentrować się na tym, jak pokonać PiS, żeby skończył się ten koszmar polskiej demokracji, jaką są ich rządy. A do tego trzeba konkretnych, pozytywnych propozycji, położenia na stole takich rozwiązań, które przekonają do partii opozycyjnych, czy do innych podmiotów, które zechcą wystartować na tej scenie politycznej, do tego, że warto je poprzeć, a nie PiS. I to jest wielkie wyzwanie przed nami i na tym my koncentrujemy nasze działania. Stąd chociażby powołanie zespołu do spraw reformy wymiaru sprawiedliwości, ustalona agenda, zaproszeni eksperci, ustalone tematy najważniejsze, wyklarowane postulaty dotyczące tej reformy wymiaru sprawiedliwości. W mojej ocenie teraz jest czas właśnie pozytywnego działania i przedstawienia pozytywnych propozycji i to jest wielkie wyzwanie przed partiami, które jest. Brawo za ten manifest wyborczy, ale ja proszę o to jedno zdanie, o to jedno zdanie. Wygrywamy. Co przede wszystkim trzeba w Polsce zmieniać? Nie w sensie konkretnej ustawy, tak? Tylko... My jako Nowoczesna prezentujemy, ja może będę mówiła nadal jakby w tym obszarze wymiaru sprawiedliwości, który jest mi najbardziej bliski. Wychodzimy z takiego założenia, że rzeczywiście może zabrakło tego, że pewne instytucje były za mało nasze, obywatelskie. Bo zupełnie inaczej walczy się o zamek, który jest naszym zamkiem, niż staje w obronie jakiegoś obcego zamku. I my zaproponowaliśmy szereg takich rozwiązań, chociażby dotyczących Trybunału Konstytucyjnego, gdzie powiedzieliśmy, oddajmy obywatelom możliwość zgłaszania chociażby kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, w takim sensie, że nie politycy, nie grupa posłów, nie prezydium, ale na przykład wydziały prawa uniwersytetu, samorządy zawodowe, radców prawnych, adwokatów. Chcemy rozważać i rozmawiać także o innych rozwiązaniach, które będą oddawały obywatelom właśnie prawo do decydowania o wymiarze sprawiedliwości. Może trzeba rozważyć i zastanowić się nad sędziami pokoju, którzy właśnie są takim bardzo mocnym krokiem w stronę oddania po części właśnie, tu ciężko powiedzieć wymiaru sprawiedliwości, ale rozstrzygania pewnych ważnych spraw dla obywateli im samym, osobom, które sami wybiorą, które uznają za osoby godne do tego, aby decydować o ważnych dla nich sprawach. Więc tych pomysłów jest kilka. Dziękuję bardzo. Magda, teraz ty. Co po wygranych wyborach? Właśnie i odnosząc się do twojej wypowiedzi, jest bardzo duża różnica między działaczami ruchów społecznych a politykami, bo ja na pytanie, co po wyborach, nie mogę odpowiedzieć, nie mogę wam opowiedzieć o naszym programie wyborczym, a przede wszystkim mamy zupełnie inne cele. Można różne rzeczy mówić, ale celem partii jest wygranie wyborów i zdobycie władzy. To, co dalej później robi i jak się zachowuje, jak nam urządza kraj, to jest jakby już zupełnie, to jest już coś zupełnie innego, ale gdzieś jakby na tyle sobie przy tej polityce przez te dwa lata i przy tych politykach pobyłam, że ja widzę różnicę, w celach ruchu społecznego i partii i dla mnie jest ewidentna, tak? To jakby ja nie mam, żeby to było jasne, ja nie mówię o tym, że jest źle być politykiem, chociaż niestety żyjemy w kraju, kiedy ktoś mówi polityk, to właściwie to jest taka obraza, też do tego doprowadziliśmy, tak? Że trochę wstyd być politykiem, tak się to czuje, tak? Że wstyd być politykiem. To też jest zresztą niedobre, absolutnie, i powinniśmy jakby się nad tym zastanawiać, a w związku z twoim pytaniem, Jacek, ja się absolutnie zgadzam z panem profesorem, bo to powiedziałam już w swojej poprzedniej wypowiedzi. Jakby mogą być
mogą być różne bezpieczniki prawne, ale jak przyjdzie bandyta, to będzie w stanie wyłamać drzwi i okno. I właśnie tym bezpiecznikiem, ja też to mogę powiedzieć jako członek Komitetu Obrony Demokracji, jest właśnie społeczeństwo obywatelskie. I nie będę już powtarzała tego, co mówiłam na samym początku, jak to jest ważne, żeby to społeczeństwo obywatelskie budować i edukacja. I ja tutaj widzę naszą rolę, bo my tą edukację możemy, że tak powiem, bez żadnej propagandy przeprowadzać zupełnie inaczej. Tak, niż partie polityczne, które mają swoje programy, bo my nie mamy swojego programu politycznego. I jakby nie musimy pod ten program robić pewnych rzeczy. Tak po prostu tym się różni dla mnie działalność społeczna od działalności politycznej, kiedy jednak, można się z tym zgadzać albo nie, ale moim zdaniem bycie w partii zobowiązuje bardzo do pewnych rzeczy, do programu, do linii partyjnej i do... Tak, dokładnie to widzę od 2 lat i dlatego tak cenię sobie działalność w ruchu społecznym, bo nie czuję się kompletnie do niczego takiego niezobowiązana. Mogę sobie pozwolić na uczciwość, otwartość i przyglądanie się pewnym rzeczom tak po prostu bez strachu bycia jakoś niepoprawnie polityczną. Więc absolutnie zgadzam się z panem profesorem. Myślę, że bezpiecznikiem jest społeczeństwo obywatelskie, co widać zresztą tutaj, bo to właśnie KOT zaprosił do tej debaty, na której się jesteśmy, tak? To KOT jest organizatorem tych wydarzeń tutaj i to też jest budowa społeczeństwa obywatelskiego, nawet organizacja takich eventów, więc jakby cały czas uważam, że to jest najlepszy bezpiecznik, ciężka praca przy budowie społeczeństwa obywatelskiego. A jeszcze tylko powiem, bo o tym samobiczowaniu, mi nie chodziło o to, żebyśmy weszli na taki poziom dyskusji, co się stało z Polską, żebyśmy rozmawiali o konstytucji i innych bezpiecznikach prawnych, bo tu się też z panem profesorem zgadzam, ale chodziło o to, co się stało przez te prawie 30 lat, że są takie teraz badania, czy to jedne, drugie, trzecie, że 40% naszego społeczeństwa odpowiada, że wcale demokracji nie potrzebuje. Nie jest im potrzebna. Jakby bardziej o to mi chodziło, bo przecież to dało PiS-owi tak naprawdę możliwość zdobycia tak dużego poparcia społecznego. To, co robi już po wygranych wyborach, to jest jeszcze coś zupełnie innego, bo wybory, jakby nie patrzeć, wygrał w demokratycznych wyborach, tak? I wszyscy o tym wiemy. Natomiast co takiego się stało, że ci ludzie ten PiS wybrali? Co takiego jest w ludziach, znaczy w głowach tych ludzi, co się takiego wydarzyło, że wcale nie uważają demokracji za potrzebną? Bo dokładnie tak mówią badania. Są w stanie zrezygnować z demokracji i po prostu nie potrzebują. Za to mają PiS. I tutaj jest... Znaczy, bo nie wiedzą, że nie oddychają, jak mówił pan Robert wcześniej, po prostu. No, się pocieszam. I to jest chyba jedyna rzecz, którą my możemy spróbować tak naprawdę sobie poradzić i walczyć. I to jest dla nas wielkie zadanie, żeby do tych ludzi... Chyba Robert właśnie o tym mówił. Zapomnieliśmy o ludziach też gdzieś po drodze. Czyli ja mogę skonkludować, Magda, że po prostu KOT od pierwszego dnia po wygranych przez opozycję wyborach będzie zajmował się tym samym, czyli kontrolowaniem władzy. Tak, tak. No tak. Zastanowiłam się nad tymi wygranymi wyborami. Ja się boję, że będziemy mieli jeszcze dużo pracy z PiS-em niestety, bo wszystko w tym kierunku na razie idzie. Ale tak, absolutnie. Znaczy nie chcę mówić w imieniu KOT-u, bo nie jestem KOT-em. Ale oczywiście, że tak, to jest nasza rola. Patrzenie władzy na ręce, kontrolowanie władzy, rozliczanie władzy, uczenie władzy, ale też my się uczymy bardzo dużo, bo to tak jak powiedziałam, przecież my też tą swoją obywatelskość w sobie gdzieś dopiero zaczynamy się jej uczyć i też szukać narzędzi, którymi my możemy posługiwać się, żeby budować społeczeństwo obywatelskie. Tak, Jacku, to jest rola KOT-u. Dobrze, dziękuję. I pan Robert na zakończenie. Dzisiaj jest wielkie święto Solidarności, więc pomyślałem sobie, że trzeba budować mosty, a nie je burzyć. I dlatego jak myślę, co robić w przyszłości, to chciałem Państwu podać 2 przykłady dobrego działania. Jeden z tej naszej strony, drugi ten z tej drugiej strony. Zaczniemy od naszego. Jacek Kuroń. Jacek Kuroń mówił, że zamiast palić komitety, trzeba je budować. Pokazujmy alternatywę. Wspierajmy tych wszystkich i wszystkie, którzy mają siłę dzisiaj walczyć na rzecz demokracji, wolności. Wspierajmy KOT, wspierajmy Nowoczesną, wspierajmy pana profesora, kiedy mówi te wszystkie mądre rzeczy. Wspierajmy się nawzajem. Bądźmy solidarni, wzmacniajmy fundamenty demokracji. Budujmy komitety, pokazujmy alternatywę, żeby ci, którzy dzisiaj nie widzą, że tego powietrza im coraz bardziej brakuje, żeby to dostrzegli. Żebyśmy się okazali atrakcyjną alternatywą dla tego wszystkiego. I druga rzecz, z tej drugiej strony, i drugi autorytet, z tej drugiej strony. Przepraszam panie profesorze, ojciec Rydzyk, chociaż rektor. Ojciec Rydzyk, oprócz tego, że
buduje komitety swoje, ale buduje, to mówi coś bardzo mądrego, co powinniśmy z tamtej strony zaczerpnąć i się nauczyć. On mówi: siać, siać i jeszcze raz siać. I ma rację. Mówić, mówić, jeszcze raz mówić. Jak dzisiaj wyjdziemy, przed chwilą o tym mówiłeś, że brakuje ci konkretów na takich debatach, więc ja daję konkret. Jak dzisiaj wyjdziemy z tej debaty, to idźcie państwo siać. Siejcie, mówcie o tym, angażujcie się. Ja wiem, że wy jesteście ponadprzeciętnie zaangażowani, ale tego zaangażowania dzisiaj trzeba jeszcze więcej. Trzeba siać jeszcze silniej, jeszcze mocniej, jeszcze więcej nasion, które będą kiełkowały czymś dobrym. I chciałem państwu dzisiaj tego życzyć. No i zakończyć oczywiście cytatem z tej drugiej strony, ale mam nadzieję, że ten, który nas połączy. Aleluja i do przodu. Wszystkiego dobrego państwu. Dziękuję bardzo, przepraszam, nie mamy już czasu na pytania, ale mamy demokrację bezpośrednią. Paneliści są dostępni, więc możecie ich państwo łapać tu na tym terenie, jeżeli nie uciekną. Serdecznie dziękuję i zapraszam na następne panele.